głównych. Llamarnos con el alma sin mirar atrás y vivimos un solo sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar sin mirar atrás y vivimos el deseo de volvernos a amar. Przeklęta miłość. Odcinek 29. Był tu ktoś? Nie. Dlaczego? Czekam na pewną kobietę. Kobietę? Nazywa się Soledad de Santino. Umówiliśmy się tu na spotkanie. Zawiadomię pana, jeśli przyjdzie. Señora. Przepraszam, gdzie mógłbym się czegoś napić? Jest wiele miejsc, ale polecam tawernę naprzeciwko. Soledad. Dlaczego nie pozwalasz mi się odnaleźć? Tyle pucowała te prosiaki i wszystko na marne. Są brudne? I to jak? Doña Heraclia siedzi smutna w pokoju. A kupiec nie przyjechał. Zorientował się, że to bez sensu. I miał rację. Przeraża mnie to samotne życie ciotki. Rzeczywiście, jest dziwne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie kuś nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego. Zwariowałabym, gdybym żyła w takiej samotności. Ona już się do tego przyzwyczaiła. Smutno mi, kiedy o niej pomyślę. Nagle prysły wszystkie nadzieje i została z pustymi rękoma. Pani to nie spotka. Czasami człowiek traci optymizm. Wtedy znika wiara i nadzieja na lepsze jutro. Dlaczego nic nie potoczyło się tak, jak to sobie wymarzyłam? Mówiła pani, że przeznaczenie sprzyja zakochanym. Przestań. To pani słowa. Los zadba, żeby połączyć zakochanych pomimo przeciwności. Taka wiara pomaga przezwyciężyć ciężkie chwile. Prędzej czy później spotka się pani z Don Sebastianem. Pokaże mu jego dziecko i wszyscy będą szczęśliwi. Piwo i cygaro. O co chodzi?
¿Vio pan Soledad de Santinio? Soledad de Santinio. ¿Vio ją pan? No, no la conozco. Nie znam nikogo takiego. Wszyscy ją znają. Pan też? No, señor. Niestety nie. Jesteście w zmowie z moim bratem Sebastianem. Malditos! Może lepiej, żeby nie wychodził pan dzisiaj wieczorem? Nie mam zamiaru siedzieć w domu. Lepiej uważać. Nie wiemy, kto za tym stoi. Moim zdaniem jest pan w niebezpieczeństwie. Nie poddam się bez walki. Nie docenia pan wrogów. Jeśli zostanę w domu, ten ktoś pomyśli, że dałem się zastraszyć. Szkoda, że nie chce mnie pan posłuchać. Nie o to chodzi. Wiem, że się o mnie martwisz, ale wiesz, że nie jestem bojaźliwym człowiekiem i tak łatwo nie dam się zastraszyć. Poza tym czeka na mnie panienka Brunner. Już się z nią umówiłem. Dlatego radzę panu uważać. A jeśli to jej ojciec, dosyć tego. Nie zostanę w tym domu i koniec. Wrócę późno. Nie czekaj. Sí, señor. Permiso. Proszę państwa, chcę wznieść toast za wszystkich mieszkańców tego miasta. Zdrowie! Zapytacie, czemu nieznajomy wznosi taki toast? Cisza! Szukam kobiety, która zniszczyła mi życie i pozbawiła złudzeń. Znacie ją? Nazywa się Soledad de Santinio. Dobrze wiem, że gdzieś tu jest. Czy ktoś zna tę kobietę? Muszę ją odnaleźć. Słyszy pan? Nie ma jej w naszym mieście. Wiem, że jest gdzieś tutaj. Nawet jeśli, to nikt jej nie widział. Ciekawe, z kim się dzisiaj umówił. Słucham? Podobno Sebastian co noc zabiera jakąś kobietę na spacer. Chciałabyś nią być. Niech przynajmniej weźmie mnie pod uwagę. Zabierając się na nocne spacery, tylko zszargałby twoją reputację i dobre imię. Która kobieta nie dałaby się ponieść namiętności? La pasión. Nawet nad tym trzeba zapanować, kiedy ma się taką pozycję jak my. Od kiedy to jesteś niewolniczką swojego wizerunku? Próbuję ci coś uzmysłowić. Dogadujesz bzdury. Dobrze wiesz, jakie naprawdę jest nasze pochodzenie. Kto jest tą szczęściarą? Podejdź od okna. Czas spać. Odpocznij i przestań o tym myśleć. Uspokoiłaś się trochę?
Puśćcie mnie! Wynoście stąd! Puszczajcie! Bądź przeklęty, Sebastianie. To przez ciebie spotkało mnie tyle nieszczęść. Ktoś pana pobił? Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Niech posiadłają mojego konia. Dobrze się pan czuje? Nie słyszała pani? Mam coś do załatwienia. Co się stało? Miałam zły sen. Jaki? Widziałam, jak znowu pochowano Sebastiana żywego. Proszę się uspokoić. Co to za krzyki? Śnił mi się koszmar. Muszę go odnaleźć. O kim mówisz? O ojcu mojego dziecka. Nawet o nim nie wspominaj. Twoi rodzice jasno się wyrazili. Masz wybić go sobie z głowy. To nie tak. Ten mężczyzna splamił twój honor, a potem cię porzucił. Ale ja go kocham. I co z tego? Lepiej o nim zapomnij. Koniec rozmowy. Mam złe przeczucia. Proszę się nie denerwować. Buenas noches, señor. Dobry wieczór. Buenas noches. Możemy już jechać? Ya, por favor. Tranquila. Spokojnie. Obiecuję, że nikt nas nie zauważy. Nie chcę przeczytać w jutrzejszej rubryce towarzyskiej, że jestem tajemniczą damą spacerującą z dżentelmenem z Rausan. To nie będzie miało miejsca. Czy Gabriel mógłby coś dla mnie zrobić? To znaczy? Chcę napisać list do Sebastiana. Mógłby zanieść go na pocztę? Myśli pani, że list wystarczy? Do urodzenia dziecka i tak się stąd nie ruszę. Nie wiadomo, co będzie później. Dlatego chcę, żeby poznał prawdę. Więc proszę napisać list, a ja porozmawiam z Gabrielem. Boję się, że Sebastian, chcąc o mnie zapomnieć, pozna inną kobietę i zakocha się w niej. To możliwe? Oczywiście. No ja wciąż mam nadzieję, że go odzyskam. Skoro tak, już jest pani spokojniejsza? Pójdę się położyć, a jutro porozmawiam z Gabrielem o liście. Napiszę go jak najszybciej. Dlaczego pani to robi? Co takiego? Nie rozumiem. Zgodziła się pani przyjść tu ze mną o tak późnej porze? Może podobają mi się pana dziwactwa? A może sama taka jestem? Możliwe. To naprawdę niespotykane zaproszenie. Przy panu trudno się nudzić. Życie to wyzwanie. A kobiety to lubią. Naprawdę? Jestem dla pani wyzwaniem? Nie pan, ale pana podejście do życia. To jak gra w rosyjską ruletkę. Z czego pan się śmieje? Z tego, co pani mówi. To zabawne i ciekawe. Mówię prawdę. Gdybym była młodsza, straciłabym dla pana głowę. Ale z wiekiem nabrałam doświadczenia i inaczej podchodzę do życia. Nie daję się ponieść chwili. Zauważyłem. Mówię poważnie.
créame que lo sé. Bien. ¿Sucede algo, señorita? Co się stało? Urodziłem panią? Pertinente. No. Lo que pasa es... Nie lubię się rumienić, szczególnie kiedy nic nie mogę na to poradzić. Bądź przeklęta, Soledad. Wiedziałem, że się z nim spotykasz. Zdradziłaś mnie. Ojciec jest bardzo ciekaw, co nas łączy. Pytał mnie o to. Co pani odpowiedziała? ¿Y usted qué le ha dicho? Nada, porque yo tampoco sé qué tipo de... Sama nie wiem, jak to nazwać. ¿Y qué tipo de relación? Chciałaby pani, żeby coś nas łączyło? Ay, Sebastián... Nie zastanawiałam się nad tym. De veras... A może należy pani do tych, które mówią nie, kiedy chcą powiedzieć tak? Sí, cuando quiere decir que no. Porque le confieso... Wyznam pani, że mężczyźni, tacy jak ja, wierzą ślepo w to, co usłyszą. Ay, Sebastián, por... Proszę. Por favor. O co? Chwilami nie potrafię pana zrozumieć. Wtedy nie wiem, jak z panem rozmawiać. Nie tak trudno mnie zrozumieć. Ale nie lubię, kiedy bierze się mnie za kogoś, kim nie jestem. Pan jest zawsze taki ostrożny. Señorita Brunner, życie mnie tego nauczyło. Nie chcę wpaść w pułapkę nieżyczliwych mi ludzi. Ja do nich nie należę. Nie chcę nikogo wykorzystywać. Chyba mówi pani szczerze. Jak najbardziej. Miło mi to słyszeć. Nie chcę pana naciskać i do niczego namawiać. Obojętne mi, czy to będzie przyjaźń, czy coś więcej. Z czasem nauczyłam się podchodzić do tych spraw ze spokojem. Ale nie jesteśmy tu przez przypadek. Wszystko ma swój cel. Buena o mala, todo tiene una intención. A jakie pan ma zamiary wobec mnie? Dobre czy złe? Nie chcę szlak. Sebastián, por favor. Proszę, nie spieszmy się tak. Nie chcę mieć przez to jakichś kłopotów. Kto panią zrozumie? Jak to? Najpierw słyszę, że nie interesuje pani bliższy związek. Później zmienia pani zdanie. Kiedy próbuję się zbliżyć, słyszę, że mam się nie spieszyć. Powoli. Uwaga! Uciekajmy, zabije nas. Biegnijmy do powozu, szybko. Co się stało? Tylko spokojnie. Inaczej tego nie przeżyjemy. W tej chwili serce podpowiada mi, że masz jakieś kłopoty. Tęsknię za tobą bardziej niż kiedykolwiek. Od dawna chciałam do ciebie napisać. Chciałabym ci tyle wyjaśnić. Pewnie nie wiesz, że rodzice i twój brat zastawili na mnie pułapkę. Ja też jestem ich ofiarą. Uciekajmy stąd. Proszę nie tracić zimnej krwi. Zabiją nas. Nie uciekaj, Soledad. Zapłacisz za wszystko, co mi zrobiłaś. Co się stało? Znam ten głos.
Seguro pewnie zabijona. Tylko się panu wydaje. Jestem o tym przekonany. Zabiją nas. Nie uciekajcie, tchórze. Nie uciekajcie. Proszę jechać. Nie zostawię pana. Chcę się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nie ma mowy. Nie zostawię pana samego. Jeszcze nie zwariowałam i nie wrócę sama pana powozem. Muszę tam iść i to sprawdzić. Błagam, niech pan tego nie... Wyjechaliśmy razem z miasta i razem wrócimy. Nie zostawię pana. Pójdę tam. Ktoś chce nas zabić. Niech pan się nie naraża. Muszę tam iść. Niech pan mnie nie zostawia. Zapłacisz mi za to, Soledad. Proszę tam nie iść. Nie wiemy, kto to jest. Ya go znam. Mogą pana zabić. Proszę nie zostawiać mnie samej. Dobrze. Jedźmy. Tchórze! Proszę go nie słuchać. Jedźmy. Soledad, nie uciekaj. Zapłacisz mi za wszystko, co zrobiłaś. Co ci jest? Wybacz mi. Nie podoba mi się to. Źle się czuję. O kim myślisz? O nikim, ale... Ale co? Nie wpędzaj mnie w poczucie winy. Każdemu zdarzają się gorsze dni. To prawda. Jednak znam się na mężczyznach i wiem, kiedy mówią co innego niż myślą. A o czym ja myślę? Lepiej powiedz prawdę. Poznałeś inną kobietę? Masz romans? Nie. Więc nie muszę odpowiadać na każde twoje pytanie. Tymczasem ja zawsze muszę znaleźć radę na twoje kłopoty. Przestań. Poczekaj. Dobrze znasz zasady naszego związku. Nie wykręcaj się. Traktujesz mnie jak przedmiot, bo tak się zachowujesz. Masz to, czego chcesz. Niech pan na siebie uważa i nie wraca do lasu. Proszę mi to obiecać. Dobrze, poza tym umiem się obronić. Naprawdę? Niestety ironia losu polega na tym, że nie możemy uniknąć pewnych sytuacji. Przerażają mnie te słowa. Jadąc tutaj, uciekałem przed ludźmi, którzy bardzo mnie skrzywdzili. Widocznie ich chęć zemsty i nienawiść są silniejsze. Mam nadzieję, że do jutra wszystko się wyjaśni. Już nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Dobranoc. Pięknie wypełniasz swoje obowiązki. Dosyć tego. Wiem, że mnie utrzymujesz. Nie musisz mi tego przypominać. Ciekawe, czy ktoś inny zgodziłby się na taki układ. Nie poniżaj mnie. Popełniasz błąd. Błąd? Nie rozśmieszaj mnie. Poczekaj. Zaczynasz żałować swoich słów? Nie zapominaj, że są młodsze, które mogą mi dać to samo, co ty. Nie myślę, że jesteś jedyna. Poza tym, wiele rzeczy mi się w tobie nie podoba.
Nie, espera por un minuto. Zastanów się przez chwilę nad tym, co powiedziałem. Uważaj, żebyś nie poczuła do nas obrzydzenia. Ciociu, nie ma prawa tak mnie traktować. Proszę, nie płacz. Słyszałaś, co powiedział. Wierzę, może sobie na to pozwolić. Umiesz głosić kazania, ale nie wcielasz ich w życie. I tak to ty będziesz go przepraszać. Okropnie się przez to czuję. Wiem, dlatego przejrzyj wreszcie na oczy. Ten związek nie ma szans, tylko przez to cierpisz. Ale nie potrafię bez niego żyć. Bzdura. Człowiek tak mówi, kiedy nie potrafi pokochać samego siebie. Obie takie jesteśmy, dlatego szukamy kogoś, kto się nami zaopiekuje i nas pokocha. Ciociu, nie płacz, bo cierpię, kiedy pomyślę, że Sebastian będzie dla mnie taki sam. Wiem, że ma inną kobietę. To niesprawiedliwe. De dónde vienes? Gdzie byłaś? De dar un paseo. Na spacerze. Un paseo a estas horas. O tej porze spacer z mężczyzną? Hombre, hija? Sí, padre. Z Sebastianem de Mendozą. ¿Qué tienen tú? Co was łączy? Nada. Nic, tylko przyjaźń. Solo una. Tylko przyjaźń. Eva, nie wychodź tak późno. Ludzie zaczynają plotkować. Przecież nie przejmujemy się tym, co mówią inni. Plotki mogą nam zaszkodzić. Ale Sebastian de Mendoza nie powinien tak postępować. O co mu chodzi? Chce zniszczyć twoje dobre imię? Udane wyjście? Tak i nie. I mal, Boris. Co się stało? Mój brat próbował mnie zabić. Don Alcides? Jest w mieście i obawiam się najgorszego. Pojechał za mną do lasu i chciał mnie zabić. Aż trudno w to uwierzyć. Alcides zawsze był pełen nienawiści. Nie spocznie, dopóki mnie nie skrzywdzi. Musimy być ostrożni. Racja. Pojedź jutro do miasta i spróbuj się dowiedzieć, gdzie zamieszkał. Jeśli myśli, że się go boję, to jest w błędzie. Nie będę uciekał i podejmę rękawice. Trzeba to wreszcie zakończyć. Nie pozwolę, żeby dalej mnie nękał. On jest niezrównoważony, przyjechał z tak daleka. Nie wiem, czego ode mnie chce. Ma mój dom, kobietę, którą kochałem. O co mu chodzi? To dziwne. Rzeczywiście. Ale po nim można się wszystkiego spodziewać. Zawsze zachowywał się podejrzanie. Jest przepełniony złem. Nigdy mu nie ufałem. Zawsze chciał zająć moje miejsce i udało mu się, więc o co jeszcze chodzi? Może chce mojej śmierci?
Creo que sería prudente. Na wszelki wypadek, miej broń w pogotowiu. On jest uzbrojony i gotów na wszystko. Dispuesto a lo peor. Ursula! Ursula! Ciociu, gdzie moje dziecko? Ciociu! Gdzie dziecko? Ono przyszło na świat na swoje nieszczęście. Dlatego powinno umrzeć. Oddaj mi je. No. A musisz nauczyć się żyć bez niego. Co ty mówisz? Bez niego? Przecież to moje dziecko. Oddaj mi je. Nie rób tego na Boga. Nie rzucaj go tam. Jak chciałaś wysłać ten list? Dzień dobry. Jak pan spał? Mocno i głęboko. To dobrze. Dziwne. Spodziewałem się, że to będzie noc pełna koszmarów. Ja też, dlatego czuwałem do rana. Bałem się, że Donald Sides tu przyjdzie. Chciałbym się dowiedzieć, co planuje. Kto wie? Jestem pewien, że to Alcides włamał się do domu, a nie Enrico. Też tak podejrzewam. Jedziesz do miasta? Chciałem tylko podać śniadanie i zapytać, jakie pan ma plany. Nie myślałem o tym. Idzie pan do pracy? Tak. Chcesz wrócić ze mną? Bardzo chętnie. Czego jeszcze chcesz ode mnie, Alcidesie? Przecież okradłeś mnie ze wszystkiego, co kochałem. Dlaczego znowu mnie nękasz? Pytałam, jak chciałaś wysłać ten list? Napisałam go, ale nie myślałam o wysłaniu. I tak wiem, że Sebastian nigdy go nie dostanie. Nie podoba mi się, że ruszasz moje rzeczy. Jestem u siebie. Zgodziłaś się mnie przyjąć, więc uszanuj moją prywatność. Daruj sobie te bajki. Dlaczego nie traktujesz mnie jak człowieka? Zasługujemy z Ursulą na szacunek. Milcz. Nie mam zamiaru. Powiedziałam. Czemu tak mówisz? Nie dbasz o moje zdanie? Przecież staram się jak mogę. Nie obchodzi mnie to. Myślisz, że ludzie potrafią żyć bez miłości, ale się mylisz. Oni muszą słyszeć co jakiś czas, że są kochani, doceniani i szanowani. Dlaczego nie chciałaś się, żeby ktoś cię pokochał? To dlatego szorujesz prosiaki przez cały dzień. Milcz. Nie mam zamiaru. Kiedy tu przyjechałam, powiedziałam Ursuli, że zasługujesz na czułość, bo wyglądasz na dobrą kobietę. Jak dotąd zachowywałyśmy się właściwie. Nikt was o to nie prosił. Ay, por Dios, tía.
Przecież ty chcesz być kochaną. Pragniesz słuchać komplementów, chociaż w ten sposób zdradzasz samą siebie. My z Ursulą zawsze staramy się traktować się jak najlepiej. I co z tego? Oczekiwałam od ciebie tego samego. Myślałam, że mi pomożesz. Jesteś arogancka, raczej szczera. Mówię to, bo zaczynasz tracić moje zaufanie. Jestem twoją bratanicą, no jednak ci nie ufam. To przykra prawda. Nie mów do mnie tym tonem. Chcę, żebyś mnie zrozumiała. To ostrzeżenie. Jeśli zorientuję się, że masz wobec mnie złe zamiary i spróbujesz skrzywdzić moje dziecko, drogo za to zapłacisz. Nie groź mi. Będę, bo przestałam ci ufać. Czuję, że chcesz mnie odizolować od świata, ale nie wiem dlaczego. Jeśli chcesz skrzywdzić dziecko, to najpierw będziesz musiała zabić mnie. Dzień dobry. Słucham pana. Kilka dni temu przyjechał do miasta mój przyjaciel. Szukam go. Powiedział, że się tu zatrzymał? Nie, ale w mieście jest niewiele hoteli, dlatego postanowiłem sam go odnaleźć. Mogę panią prosić o pomoc? Oczywiście. Jak on się nazywa? Alcides de Mendoza. No, señor. Niestety. Jest pani pewna? Segura. Nie mamy takiego gościa. To dziwne. Co takiego? Że nie ma go pod tym nazwiskiem. A czy wśród gości jest jakiś samotny mężczyzna? Llegaría un señor. Señor, qué pena. Tego nie mogę panu powiedzieć. Chciałem tylko... Mogę potwierdzić, czy mamy gościa o konkretnym nazwisku. Ale to wszystko. Znowu śnił mi się koszmar. Jaki? Że ciocia zabrała mi dziecko i rzuciła je prosiakom. Jak pani może tak mówić? Boję się tego, co może zrobić. Zabroniła nam nawet rozmawiać z Gabrielem. To dziwne. Nie sądzisz? Ma pani rację. Co ona planuje? Powinnyśmy stąd wyjechać jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Nie ma go w żadnym hotelu ani zajeździe. Dokładnie sprawdziłeś? Przeszukałem wszystkie miejsca, od najdroższego do najtańszego. A może zatrzymał się u znajomego? Nie sądzę. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy. To sprytny człowiek. Mógł zameldować się pod innym nazwiskiem. Tym gorzej dla nas. Musimy to sprawdzić, żeby wiedzieć, co planuje i jak chce mnie zaatakować. Postaram się czegoś dowiedzieć podczas pańskiego spotkania z panem Brunerem. Doskonale. Porozmawiaj z ludźmi. Na pewno ktoś go widział. Mówią, że zachowywał się jak szaleniec. Wtargnął do domu i o mało ich nie pozabijał. Aż tak? Nie chciały o tym mówić, ale ich służący ma długi język. Długi to mało powiedziane.
Dzięki niemu całe miasto dowiedziało się, że w domu Astoraldy o mało nie doszło do tragedii. Dzień dobry, Paquito. Witam, kawalerze. Drogie panie. Jestem w szoku. Jakiś szaleniec terroryzuje miasto. O mało nie zabił dwóch liczących się dam. Astoraldy Rocafuerte i Laís Renan. Wtargnął do domu pytając o jakąś Soledad. To musiało być straszne. Nienawidzę Paquita. Jak mógł tak napisać? Co za wstyd. Wszyscy będą nas mierzyć wzrokiem. Nie miał złych zamiarów. Lepiej, żeby ludzie dowiedzieli się o tym szaleńcu. Tak, ale... To Adonael wszystko powiedział. Powinni zacząć szukać tego człowieka i go zamknąć. Nie chcę czytać o sobie, że szanowana powszechnie dama o mało nie została uduszona przez jakiegoś maniaka. Zostałam ośmieszona. Uspokój się. Ludzie go widzieli, ale nikt nie wie, kto to. Na pierwszy rzut oka wydaje się dżentelmenem. Może dlatego tak trudno go znaleźć. Nie wie pan, gdzie mógł się zatrzymać? Nie. Ale ludzie wpadli w panikę. No, wszystkich wypytuje o jakąś Soledad. Dios mio, pobre hombre. Dziwne, że o nią pyta. Dlaczego? Pewnie ma obsesję na jej punkcie. Możliwe. Słyszałem, że zeszłej nocy wyrzucono go z baru. Był bezczelny i wszystkich pytał o tę kobietę. Jak to dobrze, że w moim domu mieszkają sami mężczyźni. U mnie chyba nie będzie jej szukał. Może lepiej zawiadomić o wszystkim władzę. Napisałem o tym artykuł i ostrzegłem ludzi. To dobrze. Oby nikt nikogo nie udusił. Cieszę się, że nie nazywam się Soledad. To chyba poważna sprawa. I tak to traktuję. Proszę mi wierzyć. Do widzenia. Powodzenia. Dziękuję, choć mam skołatane nerwy. Jeśli spotkacie tajemniczą Soledad, przekażcie, żeby się dłużej nie ukrywała. Chodźmy. Co się tu dzieje? Sam zadaję sobie to pytanie. Może Soledad od niego odeszła? Jeśli nawet, to czemu szuka jej tak daleko? A może pani Soledad przyjechała tu za panem? Myślisz, że to możliwe? Czemu nie? Wersja polska, ITI Film Studio na zlecenie TVN. Tekst Karolina Władyka. Czytał Lucjan Szołajski. Cuando nos une el deseo de amarnos con el alma, sin mirar atrás y vivimos un solo sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar. Deseo de volvernos a amar.